Cześć wszystkim! Znowu Poln 7. Rzeciąg Pillars of Eternity. Dodatek Biała Marchia. Okej, okay, dobra. W poprzednim odcinku zwiedzaliśmy Dolną Pieczarę Ogrów. Pozabijaliśmy wszystkich ogrów, na których napotkaliśmy. I pozabijaliśmy też parę innych stworzeń, już tak nawet się nazywały jakoś. Znaleźliśmy klucz do sali proroctwa, czyli pewnie tej sali, która na górze była zamknięta. I znaleźliśmy również hełm w kopalni. A raczej róg od hełmu. Okazuje się, że ona jest połączona z jakąś duszą, która nie wie, co się z nią stało. I poprosiła nas, żebyśmy znaleźli resztę hełmu. Okej, okay. Ale póki co użyjemy tego przejścia. Raczej wejdziemy po tych schodach, które tutaj znaleźliśmy. Zobaczymy, gdzie one nas zaprowadzą. Chyba zaprowadziły nas od razu do Matrony. Tak, do komnaty proroctwa. No dobra, no to załatwmy to jakoś. Ciekawe, że to akurat wyczułaś. A nie wyczułaś krwi setek ogrów, które już pozabijaliśmy w tym dodatku. O, świetnie, zapach się utrzymuje. Okej, chyba nie mówisz o mnie. Chyba mnie z kimś pomyliłaś, ale... Przybyłem tutaj, by podjąć negocjacje w imieniu Krzepy. Chcę po prostu ochronić wioskę. Okej, co możemy powiedzieć na to? Mieszkańcy poszukują białej kuźni. Nie chodzi im o was. Okej. Nieprawda? A może bateria Durgana cię niepokoi? Sykiem wypuszcza gorący oddech. Jej umysł gotuje się od strachu. Hailstones falling like cannonballs from the ramparts. A frozen gale screeching through the tower door. Okej, czy ona ma jakąś wizję właśnie? W końcu przestaje warczyć i oddech zwalnia, spogląda na ciebie ponownie przekrwawionymi oczami. Okej, ale ciekawe. Grat spadający z blanków jak armatnie kule. Większość obaw znajduje ujście w snach. Nie oznacza to jednak, że są bezzasadne. Now my dreams tell me that Stalwart's ambition will destroy us. Opowieści sugerują, że Pargunowe krasnoludy z baterii Durgana zaczęły walczyć między sobą. Then let their spirits lie there among the dreams that infect them. And now tell me why you're here. Okej. Okay. Mamy kilka opcji. Słyszałem, że inna grupa awanturników przechodziła przez teren. Chciałbym odszukać to, co znaleźli. Przybywam z własnej woli, chcę odkryć tajemnicę. Z baterii znajduje się rzadki i cenny oręż. Krzepa poprosiła mnie o pomoc. Muszę im pomóc odnaleźć białą kuźnię. Okej. Okay. Użyjmy tej opcji. Możesz iść w pokoju, ale
Okej. Skłam. Nie mogę się na to zgodzić, ale przysięgam, że ani bateria, ani mieszkańcy krzepy nie wyrządzą wam krzywdy. Okej. Stanowczość 12. Dlaczego możemy tą opcję wybrać ze stanowczością 12, a tej opcji ze stanowczością 12 nie? Okej, może to jakieś jeszcze inne wymagania wchodziły. Ale dobra, użyjmy tego. Przez kilka chwil wszyscy milczą. Merganas obserwuje cię, zaś pozostałe ogry patrzą na nią. Dłonie mają zaciśnięte w napięciu, na maczugach zaś ich obliczach maniają się uzębione grymasy. W końcu matrona odpręża się. Okej, dostaliśmy coś. Suszony ciętogrzbiet, szaty Bractwa Ołowianego Klucza, kaptur Wediki, dziennik ekspedycji Bractwa Ołowianego... O! Bractwo Ołowianego Klucza tutaj szperało. No cóż, no to nie brzmi najlepiej, ale zobaczymy. I hope your skills are as fine as your words. It is rare that a matron betrays her dreams. Okej. To tyle? Dobra, no to... Dało nam się pokojowo rozwiązać sprawę. Sagani rozwiązała jakieś również zadanie. W twierdzy. Może zaraz do niej zajdziemy. Okej, dobra. Chyba wychodzimy stąd, co? Okej, kaptor Woetiki. To nic nam nie daje. Szaty Bractwa. To również nam nic nie daje. Przeczytajmy może ten dziennik. Skórzana okładka... okładka dziennika ozdobiona jest wytłoczonym symbolem klucza. Większość stron zapełniona jest brązowymi plamami lub drobnym, nieczytelnym pismem. Jesteś jednak w stanie odczytać fragment pod koniec dziennika. Nie odkryła, jak otworzyć wrota, nawet po wydłubaniu żelaznej płytki z płaskorzeźby. Im więcej o tym myślę, tym bardziej mam pewność, że stary Walianin miał rację. Trzeba będzie się go pozbyć, ale dopiero po tym, jak zniszczymy Białą Kuźnię. Jego wieca, choć mizerna, zaskoczyła nas. A jeśli miał rację, pozostaje mieć nadzieję, że ów Cantek, o którym wspomniał, został gdzieś zapisany. Postanowiliśmy rozbić obóz i przeszukać okolicę w poszukiwaniu ksiąg lub jakichś zapisków. Wszystko będzie lepsze niż bezczynne siedzenie w tej śnieżycy. Okej, okay, niewiele nam to mówi. Ale może później się przydać potrzebne. Więc zachowamy księgę. No właśnie, ty weź tą figurkę. Będziesz mógł przywoływać skarabusze. Dobra. Wychodzimy na zewnątrz. Okej, dobra. Przeszukajmy jeszcze resztkę rdzawego lasu. Tutaj jest jeszcze coś. Gdzie nie udało nam się dotrzeć. Poza tym musimy jeszcze tego wilka znaleźć. Okej, tu jest zawalone drzewo, ale uda nam się przejść. Co to jest? Pywgra jakaś kolejna? Men pywgra. Tak. Ja bardzo często spotyka się w dziczy. Okej, otwórzcie ogień do niej. Wy tu podejdźcie. Okej. Okej, nie wiem co ich tak wszystkich zdzieliło. A, tak. Alot zaatakował. A teraz możemy rzucić im kulę ognia. Ty strzeliłaś? Okej, prawie je ubiliśmy, fajnie. Chyba, ale ona również się za nas bierze.
Dobra, więc rzućmy to powalenie. Okej, ładnie. Kula ognia poszła, teraz pójdzie powalenie. Puf, dobra. No i chyba już wszystko pozamiatane prawie. Okej, wy się zajmijcie tym wilkiem, wy dokończycie tego. Tak. Bardzo ładne AOE, teraz potrafimy siepać. Dobra, tylko przebudzona Adra. I skóry. Okej, coś jeszcze tutaj znajdziemy? Wejście. Do kolejnej jaskini, Wilcza Jamma. Okej. Jest chyba to, czego szukamy. Więc do środka. Okej, czy ta Wilcza Jamma jest duża? Nie. Wygląda to, że to tylko jedno pomieszczenie, więc... Bo zaraz znajdziemy tego wilka. O, to wilkołak. Druidzki wilk. Pośród zamieszkujących jaskinię wilków stoi duże stworzenie, które odwraca się w twoją stronę, kiedy się zbliżasz. Jest poznaczone bliznami i ranami i jedno matowe oko łypie ślepio z oczu dołu. Stwór warczy groźnie, kiedy podchodzisz. Wilki również. Wiesz, że ten półwilk to efekt przemiany druida w zwierzę. Chociaż w jego spojrzeniu nie zauważasz inteligencji typowej dla istot rozumnych. U stóp stworzenia leżą dwaj wieśniacy, jeden z nich ciężko ranny, drugi przyciska rękę do brzucha, spoglądając na ciebie błagalnym wzrokiem. Gdy bestia odwraca się w stronę łowcy, wyczuwasz jej dziwną aurę. Zupełnie jakby pod sierścią skrywał się prawdziwy wir esencji, zaciekły, nienasycony niczym ogień. Okej, nie spełniamy żadnych innych wymagań, więc może... Dosięgnij duszy bestii. Trzeba wiele, by dusza bestii niemal pochłonęła cię swoją jaskrawością. Gniew i głód napierają na ciebie ze wszystkich stron, aż w końcu sięgając przez nawałnicę znajdujesz mniejsze, słabsze światełko i gwałtownie wciąga cię wspomnienie. Na policzkach czujesz siarczysty mróz, a płuca bolą cię nieco po biegu. Patrzysz na niewielką drewnianą figurkę trzymaną w dłoni. Przesuwasz kciukiem po grzbiecie rzeźbionego niedźwiedzia. Totem już przynosił ci szczęście. W dwóch wnykach znajdujesz dwa zające, co nieczęsto się ostatnio zdarza. Teraz masz pewność, że był to dar od Galaviana. Ale że było ci pisane odnaleźć totem w tej zapomnianej kapliczce i wziąć go ze sobą. Głos twojego ojca przerywa twoje myślenia. Podchodzisz, by dołączyć do niego przy ognisku. Pokazujesz mu zające i widzisz przybywający spod świejącej broty uśmiech ojca. Ale uśmiech ten niemal natychmiast znika, gdy pada na was cień. Czujesz podmuch powietrza, kiedy w twoją stronę spada kłoda drewna. Koziłkujesz na bok w ostatniej chwili. Gdzieś obok słyszysz krzyk bólu ojca. Wypuszczasz z dłoni zające i totem. Czujesz przepływające przez ciebie moc. Serce łomocze ci w piersi, a instynktownie zaczynasz kontrolować swoje zmysły. Czujesz znajome rozciąganie kończyn, gwałtowną zmianę wzrostu. Ale coś jest nie tak. Twoje zmysły słabną, zamiast przybierać na siłę. W głowie słyszysz wrzask, jakby wyjący refren. Całym swoim jestestwem chcesz gryźć, szarpać i pożerać. Wspomnienie rozwiewa się, gdy dochodzisz do siebie. Potwór potrząsa łbem i drapie się po uszach. Suldron? Stworzenie kłapie i paszczą i obniża kły, wyraźnie nie rozumiejąc. Podchodzi do najbliższego łowcy, wciąż obserwując cię swoim jedynym złowrogim okiem. Okej. Nie mamy opcji ze zręcznością. Nie mamy wystarczająco zręczności, więc pewnie będziemy musieli go zabić. Jeżeli cofniemy się, to najprawdopodobniej zabije tych łowców. Więc rzućmy się na pomoc łowcom. Bestia odwraca się od swojej rannej oferty, by stawić ci czoła i rzuca się na ciebie z pazurami. Tak myślałem. Okej.
Dobra, zebrano daninę. Zarobek 700 sztuk miedzi. Okej. Okay. Dobra, może ty się zajmij tym wilkiem. Tak, podejdziesz tutaj. Wypal do niego. Okej. Ładnie. Chociaż pewnie ma dużą redukcję obrażeń, co tak? Nie powinienem strzelać do niego. Przynajmniej nie matką. Okej, cofnijcie się trochę. Przywołaj pająki. A ty rzuć kulę ognia. Powiedzmy, że w ten sposób. Chociaż tutaj będziesz miał zasięg. Nie. Musimy tak to rzucić. Okej, dobra. Przywal mu grimoirem. Świetnie. Mam nadzieję, że pająki zdolną go zgarnąć. Jak nie, to mu władzę Grefa przywalimy i... Okej, dobra. Świetnie. Okej, już tylko 3 zostały wilki. Świetnie. Więc może użyj płonącego miecza. Ty zgarnij tego... Nie, ty możesz w sumie pomóc kapłanowi. Ty jak najszybciej zajmij się tym zielonym wilkiem. Okej. Okej, dobra. Dokończmy szybko tego wilka. I skupimy się na reszcie. Okej. Ale też rzućmy czar ochronny. Okej, ktoś tu mocno obrywa. Chyba tylko niezłomny obrywa. Okej, tyle. Łatwo poszło. Myślałem, że trochę więcej będzie zabawy z nim, ale... No cóż. Nie udało nam się go ucalić, ale... Nie wszystkich da się zawsze. Niech ci bogowie błogosławią, nieznajomy. Znajdziemy drogę do wioski. Okej. Okay. Myślałem, że już po nas. Czy ten zimowy wilk jest z wami? Wygląda na to, że tak. Okej. Okay. Raz badajmy resztę jaskini. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Tylko troszkę pieniędzy. A tutaj? Piętno Curoca. Coś, co było wspomniane o tym Kuroku, czy Curocu w dzienniku. A zaraz to jeszcze spojrzę. Przyznaję ognistą kulę raz przed odpoczynkiem. Okej. Okay. 10% szansa rzucenia po trafieniu lub trafieniu krytycznym palące rany. Okej, co to właściwie jest? Różdżka. Okej. Okay. Nie jest najgorsza, nie jest najgorsza. Nie jest tak dobra jak nasze berło, ale... Ale ciekawa jest. Dobra, właśnie. Czemu ty trzymasz te przedmioty? A tak, to są miecze gili. Że daj to po prostu na razie za hule. Dobra. A muszę pamiętać, żeby dać Alotowi dozbrojenie, jak będę mógł przy awansie, żeby mógł mieć dodatkową broń. O, przecież dałem mu dużo pieniędzy na kupno kosturu, którym przyznaję 3 razy ognistą kulę przed odpoczynkiem. Okej. Okay. Dobra. No to wynosimy się stąd.
No i dobra. Jeszcze tutaj zejdźmy. Czy czegoś tutaj nie znajdziemy? To jest kapliczka Galawiana. Gruba warstwa śniegu, opadłych liści i piór przykrywa tę prostą kaplicę. Po bokach ołtarza wstają dwie wygięte kości. Przyjrzyj się uważnie kapliczce. Kapliczka wygląda na raczej zaniedbaną, chociaż na kamieniu widać ślady starego wosku ze świec. Pod warstwą szaronu zauważasz prostokątną część ołtarza, która wydaje się być czystsza od reszty, jakby coś na niej spoczywało. Dotknij ołtarza. Kiedy ty dotykasz ołtarza, czujesz dreszcz biegnący wzdłuż ramienia. Po chwili wiatr wydaje ci się uspokajać, a dźwięki głuszy stają się coraz bardziej stłumione. Wtedy słyszysz cichy warkot, po chwili kolejne. Doznajesz wizji, która pojawia się nagle. Wspomnienie chociaż nieokreślone w czasie i miejscu. W morzu ciemności dostrzegasz wielką bestię, bezkształtną, nieliczącą błyszczących kłów. Bestia warczy i dziko kłapie paszczą w desperacji. Przez chwilę czujesz jej wściekłość jako własną. Naglający gniew, który ogarnia także ciebie. Coś ci odebrano, naruszono twoje terytorium, a cena będzie krwawa. Wizja znika równie nagle, jak się pojawiła. Ołtarz jest martwy i nieruchomy, a powietrze znowu wypełnia śpiew i ptaków. Może to była wizja dotycząca tego wilka, którego właśnie zabiliśmy. Tak, może właśnie zginął wtedy jego ojciec. Coś ich zaatakowało i może dlatego się wkurzył. I dlatego morduje wszystkich, którzy tu wejdą. No okej. Tak. No było jakieś... Zdaje się przedmiot, którym kiedyś został zabrany. Co wywołało ogromny gniew Boga. Okej. Ciekawe, gdybyśmy to wiedzieli, czy by to coś pomogło podczas rozmowy. Czy moglibyśmy odczarować tego droida. No cóż. Może by mogło, może by nie. Coś tu jeszcze więcej mamy? Chyba nie. Przejdźmy się jeszcze tutaj. Zobaczmy, czy nie przeoczyłem jakiś roślinek po drodze. No na to, że możemy wracać do krzepy. Nie, to już wszystko. Dobra, no to wracamy do krzepy. Mamy dwa zadania, co najmniej do oddania. Wyczułam bliskość kolejnej części hełmu Grathol. Okej. Znajduje się gdzieś w wiosce Krzepa. Może trzeba o nią popytać. Okej. Popytamy o to. Może najpierw zajdźmy do Renengildy. Powiedzmy jej o tym, że ogry już nie powinny stanowić problemu. Zobaczymy, czy się zainteresuje. Chyba już nie ma żadnego zadania związanego z tym. Okej. Ale dobra, ale pogadajmy mimo wszystko. Zobaczymy, czy w ogóle będzie miała coś do powiedzenia. Co możesz mi powiedzieć na temat ekspedycji Faery? Last expedition I met disappeared weeks ago. Didn't give any names, but they definitely haven't come back this way. Don't mean the Faera weren't part of an expedition, though.
We get groups passing by sometimes, looking to try their luck. What's on your mind? Okej. Już nie pamiętam, o co w tym chodziło. W każdym razie nie ma nic do powiedzenia na temat Matrony, więc w takim razie zadanie z Matroną Ogrów pewnie jest już zakończone. Dobra. No to zejdźmy jeszcze do ławcy. On był tutaj. I pomówmy z nim o wilku. Watch yourself. These lean times, everything looks like prey to something. Znalazłem twojego wilka. I see. Is it done? Is he dead? Nie powiedziałeś mi, że mam zabić druida. Nie powiedziałem i przepraszam cię za to. Obawiam się, że się wycofać. Jeśli dowiesz się, czym kiedyś był Saldrun. You have to understand. To think my son capable of what he did. That was not Saldrun. The beast devoured my boy. And so you did the right thing. Przykro mi, nie mogłem się z nim porozumieć. Już dawno odszedł. Gdyby można było się z nim jakoś porozumieć, znalazłbym sposób. Difficult as it must have been, you did what you had to. The people of Stalwart are that much safer for it. You've brought me what peace the gods will allow me. This served me well in my younger days, and I hope that it will do the same for you. Okej, szkoda, że nie udało się to jakoś ładniej załatwić. Może ta informacja o to, że się Bóg wkurzył, że coś mu zabrano, to mogło być przyczyną jego klątwy. Może by jakoś pomogło się z nim jakoś porozumieć, ale cóż, za późno. Dobra, co nam to daje? Obrażenia z dystansu plus 10%, celność wobec bestii T plus 6, redukcja obrażeń plus 3, zimno. Okej. Mogłoby się tobie na przykład przydać. Ty co masz? Przysłanie szlachetnego stworzenia. Ty co masz? Intelekt. Może damy to naszej przyszłej łotrzycy, czy innemu łotrzykowi. Okej, rozgadajmy się jeszcze szybko z kapłanami Ondry, ponieważ oni ewidentnie coś tu kręcą. Kim ty jesteś? Maneha? Gadaliśmy z tobą? Say, I don't suppose you've seen any mysterious old buildings in the mountains lately, have you? Mówisz o baterii Durgana? No, but I've heard that name a lot around here. I'm looking for the Abbey of the Fallen Moon. It's an obscure temple dedicated to Ondra. Dlaczego szukasz opactwa? I'm a gift bearer. My job is to gather tokens of things people want forgotten and surrender them to the Lady of Lament. Best place to do that is the Abbey of the Fallen Moon. Darczyńcy zazwyczaj wyrzucają te symbole do morza. Dlaczego idziesz do opactwa? Well, you throw some things into the sea and maybe they wash up on shore one day. But you want something really good and forgotten. You take it to the Abbey. Eder wpatruje się w niezłomnego z blaskiem szaleństwa w oczach, drapiąc się po powrocie w zamyśleniu. Uśmiecha się do swoich myśli. Eder, masz moje poparcie. Niezłomny to jest coś, czego co każdy chciałby zgubić. Jakiego rodzaju symboli? Represents a moment or a memory someone wishes to leave behind. Well, love notes, awkward family heirlooms, bad poetry, the kinds of things you want to forget. Okay. Co takiego niesiesz więc do opactwa? The Abbey's all about forgetting. Wouldn't
be much forgetting if I told you about it, would there? A, sprytnie. I uśmiech na chwilę gaśnie. Okej, rozumiem. I might be here a while. Half the villagers have never heard of the Abbey. And the ones that have, no one knows where it is. Wygląda to, że ktoś o nim zapomniał. So I'm trying to think of this as an extended holiday. In a remote mining village that smells like fish. Mam w okolicy parę spraw do załatwienia. Możemy podróżować razem. You won't regret it. I've got a lovely singing voice. Okej. To jest barbarzynka. Okej. Wiecie co, zamienimy ją za hulę. Podziękujemy na razie za hulę, za współpracę. Jest całkiem spoko. Ale tak, troszkę mu brakuje. Mamy już naszych dwóch głównych ludzi od obrażeń i walce wręcz. Więc ta trzecia osoba dobrze by była, gdyby również nadawała się do walki na dystans. A jemu to zdecydowanie brakuje. Weźmiemy tą barbarzynkę, żeby zobaczyć również, co ona potrafi. Później również pewnie ją zamienimy, jak kogoś nowego spotkamy. Okej, dobra. Z kapłanami Ondry rozprawimy się w następnym odcinku, na który wszystkich zapraszam. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!